O nie, o nie, pomocy! Sam nie spodziewałem się, że jeszcze kiedykolwiek to powiem, ale siema, witam was na moim kanale w kolejnym odcinku z Fangame'ów Nafa, a jest nim dzisiaj Locked in Server. Gra polega na tym, że jesteśmy w kanalizacji i uciekamy przed animatronikami. W tym czasie musimy odkręcić 16 rur, żeby uciec z tego miejsca. Grę widziałem na YouTubie, stwierdziłem, że może być fajna. No ale dobra, pora zobaczyć, o co chodzi w tej grze. Widzę, tutaj mamy difficulty, jakieś easy, medium i hard. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, żeby nie było za trudno, weźmiemy sobie medium i chyba możemy zaczynać. Okej, find the wrench. Musimy teraz znaleźć narzędzie, które posłuży nam do odkręcania tych rur. Tylko gdzie ono może być, jak te kanały są ogromne? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to się będzie jakoś podświetlać czy coś, bo tak nie bardzo tutaj wszystko widać. Mogę latarkę odpalić? Nie, ale mam coś innego pod F. Pod F możemy sobie sprawdzić, co ja zrobiłem w tym momencie. Pod F możemy sobie sprawdzić chyba odległość animatroników od nas, ale nacisnąłem C i Foxy tak jakby się zatrzymał. Tak samo mogę nacisnąć V, czy nie mogę? Nie mam pojęcia. Okej, wygląda to ciekawie, ale nie mogę znaleźć tego wręcza całego. Słyszę tam chyba tego Foxy'ego, co tam łazi? Oh no, chyba mnie jeszcze nie zauważył. A tutaj mamy jakąś drabinę, pewnie nią będziemy musieli uciec. Totalnie nie mam pojęcia, gdzie może być ten wręcz, skoro ja tutaj nie widzę dosłownie nic praktycznie. Jest tak ciemno. Nie wiem, jak się odpala latarkę. Tam chyba słyszę Foxy'ego, bo z tego, co widzę po tym takim nadajniku, radarze, który mamy w prawym dolnym rogu, to Bonnie chyba się jeszcze nie rusza, bo gdy stoi w miejscu, to cały czas jest w tej samej odległości. Ale dobra, Foxy chyba tam idzie. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest się chować tutaj, ale poczekałbym, aż przejdzie sobie tam dalej. Jedyne miejsce, w jakim jeszcze nie byłem, to właśnie tam. Ale on tu chyba idzie. O nie, o nie, pomocy! Pierwsza śmierć. Okej, widzowie, znalazłem to w tym miejscu. Przynajmniej było to jakkolwiek podświetlone. Ale teraz musimy, no, powiedzmy, że odkręcić 16 zawodów. Dobra, odkręcam ten pierwszy. Idziemy dalej szukać kolejnych. Foxy! Foxy tu biegnie. O kur... Dobra, widzę mojego wręcza i od razu tutaj mamy zawód, więc możemy sobie go odkręcić. Foxy biega gdzieś w tamtym miejscu, więc musimy spierdzielać w tamtą stronę. Chyba, że znowu z tamtej strony przybiegnie. Nie mam pojęcia. Jak zobaczę, że biegnie stamtąd. Tak, biegnie. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Ja idę szybko odkręcić jakiś kolejny zawód. Tutaj mamy jeden. Czyli on przybiega w miejsca, gdzie ja te zawody odkręcam. Dobra, tak to mniej więcej działa. Powinien być za ścianą. Nie, lepiej tutaj tego nie odkręcać, bo on tu będzie szedł za chwilę. Dobra, mamy tutaj kolejny zawód, więc sobie go odkręcimy. Dobra, i uciekamy jak najszybciej. On może tędy przebiec. O nie, mam nadzieję, że tędy nie przebiegnie, chociaż tutaj jest ściana, więc nie powinien mnie zauważyć. Dobra, mam kolejny zawód i teraz będę spierdzielał w tamtą stronę, bo widziałem, że jest tam przejście. Nie wiem, z której on strony przebiegnie, co jest najgorsze. Ale dobra, uciekamy. Tutaj szybciutko, okej. Słyszałem, jak tam biegnie. Tutaj leje się woda, nie wiem, czy to mogę odkręcić, mogę, dobra. Dobra, mamy 5 na 16, więc jest chyba całkiem dobrze. Mam nadzieję, że nie wybiegnie mi teraz stamtąd. A ja bym już zaryzykował i odkręcił szybko ten. To może być głupi błąd, ale lecimy. Lecimy! Uciekaj! Biegnij! Okej. Zauważył mnie, ale chyba mnie zgubił. Więc jest dobrze. Teraz tak, ten zawód, no dobra. Tego nie odkręciłem jeszcze. Cyk, dobra, mamy. Nie wiem, z której on strony przybiegnie, ale widzę, że Bonnie się rusza, więc może być całkiem nie za fajnie, bo zbliżam się właśnie do Boniego. On łazi gdzieś w tym miejscu. Tu jest Bonnie po lewej. Jestem otoczony w tym momencie, bo Foxy jest z tamtej strony. Bonnie łazi gdzieś tutaj. Dobra, pozostaje mi tylko biec w tą stronę. Oh no, oh no, oh no, oh no. Boniasz mnie goni. Ale nie jest za szybki przynajmniej. Z tego, co widzę. Ale nadal za mną biegnie, biegnie, biegnie i zapierdala jak najszybciej tylko się da. Dobra, ten zawód chyba już odkręciłem albo i nie. Dobra, czyli odkręcimy sobie ten zawód. Nie wiem, czy Foxy wybiegnie stamtąd, czy jakoś stąd. Ale ja może
pobiegnę lepiej w tą stronę tutaj? Nie wiem, czy to dobry pomysł, biec w tą stronę. Foxy może stamtąd nadbiec, ale chyba pobiegł tamtędy, jak myślałem. Więc dobra, mamy 8 na 16, to już jest połowa. Tam widzę chyba Boniego. Jeżeli... Oj, chyba mnie zauważył kolega. Chyba mnie zauważyli, więc... Myślę, że idealnym miejscem na odkręcanie zawodów teraz byłoby coś tutaj na spawnie. Coś słyszę. Ale nie mam pojęcia co. Chyba jakiś ambient. Dobra, czyli jak teraz odkręcam to w tym miejscu, to... Kurde, gdzie teraz uciec? Jedyne co mi pozostaje, to biec przed siebie. I mieć szansę, że nie wpadnę na Foxy'ego. Dobra. On pobiegł po lewej. Więc w tym momencie mogę spróbować odkręcić któryś z zawodów tutaj. Jeszcze tego nie odkręciłem. Bonnie chyba nie słyszy, jak odkręcam ten zawód, więc to jest plus. Plus jest wolniejszy, więc nie jest jakąś ultra przeszkodą. Na przykład możemy sobie go wyminąć w taki oto sposób. Mam nadzieję, że Foxy pobiegł tamtędy. A ja odkręciłbym w tym czasie ten tutaj oto zawód i zaczął spierdzielać jak najszybciej w drugą stronę, licząc na to, że mnie tak szybko nie zauważy. Dobra, Boniacza tu nie było. Mam 11 na 16. Jest git, jest dobrze. Tylko teraz tak, on jest gdzieś tam. A ja nie wiem, czy odkręciłem ten zawód tutaj. Chyba odkręciłem. Jak widzę, Foxy chyba podchodzi bliżej. Czyli kieruje się w tą stronę. Ale czy to odkręcałem? Tak. Wszystko już tutaj odkręciłem. Więc nie za fajnie. Bo muszę iść w tamtą stronę. A tam grasuje gdzieś Foxy. Najgorsze jest to, że oni chodzą teraz po tamtej części kanalizacji, a w tej części już chyba wszystkie zawody poodkręcałem. Tutaj jakiś zawód, coś... Są daleko od tego miejsca, z tego co widzę na tym radarze, więc... Możemy spróbować coś tu odkręcić. Tutaj nie mogę. Próbuję się tak wychylić. Nie wiem, czy jest jakaś opcja na wychylanie się. Ale nikogo nie widzę. Ale widzę zawód, którego na pewno nie odkręcałem. Więc ja go sobie pozwolę odkręcić. Tu chyba widzę kolejny, ale nie mam pojęcia, czego odkręcałem. Jest 12 na 16, więc jest chyba dobrze. Gdzie teraz? Chyba spróbowałbym obiec to miejsce jakoś naokoło. Spróbowałbym podejść tutaj. Może to być ryzykowne, ale... To jedyne, co mi pozostaje. Bo on jest tam i chyba mnie właśnie zauważył. Więc próbuję to obiec naokoło, zobaczymy, czy się uda. Tutaj gdzieś biega Bonnie albo Foxy. Tak, to jest Bonnie. Foxy? Tutaj jest jeszcze jeden zawód. Dobra. Mam nadzieję, że żaden z nich tutaj nie podejdzie. A ja pozwolę sobie odkręcić na spokojnie ten tutaj zawód. I szybko biegnę naokoło, żeby odkręcić inne zawody po tamtej stronie kanałów. Jeżeli nie będzie tutaj Boniego, to ja biegnę od razu w prawo. Tutaj, ponieważ tutaj widziałem jeden zawód, którego chyba nie odkręciłem. Tak jak myślałem. Boję się, że Bonnie mnie zauważył, bo tak dziwnie biegnie w tą stronę, ale chyba już odbiega, dobra. Więc my pobiegniemy sobie tutaj. Mamy 14 na 16, to już jest ultra blisko zwycięstwa. Tylko naprawdę nie mam pojęcia, czy te ostatnie zawody są tam przy nich i oni ich pilnują. To jest głupie właśnie. Jedyna opcja, jaka mi została, to pobiegnięcie tędy, bo tam widziałem jeden zawód też i Boniego. W sumie mógłbym zagrować Boniego, obiec z nim tutaj dookoła i spróbować odkręcić tamten zawód. Tylko najgorsze, jak zajdą mnie jeden z przodu do drugi z tyłu, więc nie będzie za ciekawie. No ale dobra. Ryzykujemy. To jest tak ryzykowne, że naprawdę. Ja od razu spierdzielam w przeciwnym kierunku. Uciekamy. I właśnie mnie chyba Foxy zauważył, albo udało mi się uciec na cały czas. Tylko gdzie jest ten ostatni zawód? Ja bym spróbował podejść z tamtej strony. Jak oni siedzą ciągle w tym korytarzu tutaj, to ja mam praktycznie wolny cały korytarz ten tutaj z tyłu, więc... Okej? Chyba to jest idealny moment. 15 na 16, mam nadzieję, że tego nie spierdzielę. Oni łażą ciągle w tym korytarzu, albo się tam zbugowali, albo naprawdę nie wiem, co oni tam odwalają. Ale ostatni zawór, czy jest gdzieś tu w korytarzu tym? Tak. Bonnie mnie zauważył, ale dzięki temu... Tu jest ostatni! Czy naprawdę cały czas ostatni zawór był w tym miejscu? Dobra. Find the exit. Chyba chodzi o tą drabinę, więc ja spierdzielam w jej kierunku, tam nie widziałem żadnego exita wcześniej. Uciekam z tego miejsca, nie chcę tu więcej wracać. Do widzenia, Bonnie i Foxy. A ja właśnie przeszedłem tą grę. You win, difficulty medium, time
932 sekundy. To był właśnie Locked in Sedved. Jeżeli chcecie więcej tego typu fangame, zostawcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.